I witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, to jest tylko taki króciutki audiolog, e, króciutki komunikat, właściwie chyba tylko do tych, dla tych młodszych graczy. Mianowicie, moi drodzy, e, ostatnimi czasy można sporo informacji znaleźć o różnego rodzaju generatorach kodów e, i tak dalej, które tam dają niby jakieś e, kody bonusowe albo na przykład złoto dają. Słuchajcie, e, chcę Was uczulić. Na to, żebyście po prostu nie próbowali tego używać, nawet nie sprawdzali, nawet czy to działa, ponieważ, po pierwsze, to jest dziadostwo, trzeba sobie to powiedzieć. To jest dziadostwo, jest to złodziejstwo. Ten świat jest tak zbudowany, że jedni mają pieniądze, drudzy nie mają, i trzeba się z tym pogodzić. Absolutnie nie starajcie się obchodzić tego poprzez jakieś tam generatory kodów do Wota czy do Wartandera ponieważ jest to po prostu złe. i po drugie, stosując tego typu zabiegi, narażacie się na blokadę konta, na ban taki, z którego już nie ma, praktycznie wyjścia nie ma od tego odwołania. i zastanówcie się dobrze, czy jeżeli graliście bardzo długo w tego wota, czy opłaca Wam się dla jakiejś tam niewielkiej ilości złota dostać tego bana? Nie wydaje mi się. dlatego, Absolutnie odradzam Wam stosowanie tego typu środków dla zdobycia jakiegoś tam golda czy, czy czegoś innego. Druga sprawa, taka już bardzo organizacyjna, to jest to, że dzisiaj na Twitchu spotykamy się, aby testować załogi w Wortanderze, Nie będzie dzisiaj wota, prawdopodobnie. Niepotrzebnych jest dużo osób, ale no, wystarczy, nie wiem, 5-6 osób. Które będą miały z godzinkę czasu, żeby dobrze te załogi potestować, ponieważ moje filmy, które nazwałem tam Szkoła Pilota, po prostu trzeba uzupełnić o testy. Na razie jest to wiedza typowo teoretyczna, tam natomiast testy po prostu być muszą. Czyli dzisiaj około godziny 19 pewnie ruszymy z testami. Ok, to tyle tylko chciałem powiedzieć. Żegnam się z Wami moi drodzy i do usłyszenia.